Puchar Reksia to największa impreza narciarska w Polsce dla dzieci i młodzieży. W tym roku odbywa się już siódma jej edycja. 17 lutego zawody miały miejsce na stoku narciarskim Dębowiec w Bielsku Białej. Od kilku lat imprezę wspiera Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia oraz Grupa Kęty. No faktycznie, po raz siódmy Puchar Reksia i Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia i Grupa Kęty czynnie są nasze dzieci, które dzisiaj, dzieci pracowników grupy kapitałowej, które startują w zawodach. Liczymy, że będziemy odbierać nagrody. Póki co fajna zabawa, dopisuje pogoda, jest śnieg, wszyscy się bawimy, także cieszymy się, że po raz siódmy już tutaj na Stoku Dębowiec możemy być razem z klubem KS Life. Lubisz jeździć na nartach? Tak. Dlaczego? Bo jest fajny. Fajnie jest. A co tu jest fajnego? Reksio! Bo to jest fajny sport, można bawić się i szybko się zjechać. 18 marca czekają nas jeszcze zawody w Białce Tatrzańskiej, których ambasadorem jest Andrzej Bachleda-Curuś. Również tam pojawi się fundacja, tym razem wraz z wolontariuszami. Również tak w zeszłym roku będziemy w Białce Tatrzańskiej i tam też spodziewamy się tak dużej frekwencji. Piękna zabawa, fantastyczne zawody. Najważniejsze, że wszystkie dzieci, które biorą udział w tych zawodach, są zwycięzcami, wszystko otrzymują medale, także uśmiechy na buziach tych dzieci są dla nas największą nagrodą i satysfakcją. W poprzednich edycjach zawodów wzięło udział niemal 4 tysiące zawodników, a zobaczyło na żywo prawie 15 tysięcy widzów. Puchar Reksia to impreza, która ma na celu propagowanie idei sportów zimowych, integracji społeczności narciarskiej, idei fair play oraz hartowania sportowego ducha najmłodszych. Oczywiście, że jeździmy. Ja amatorsko. Ja jeżdżę i przykładam się, ale ciągle nie potrafię dojść do tego stylu, który powinienem mieć. Ale poćwiczymy w Białce, na pewno ale będziemy walczymy. Jeździć. Walczymy.